To jest bardzo szybki rozpaczking, w którym Natalia nie ma pojęcia, co jest w środku, a ja średnio pamiętam. To jest też test tego, czy potrafimy szybko i na spontanie mówić o książkach, których nie czytałyśmy. Może być tak, że niektóre czytałaś. Jest to paczka, którą kupiłam za pieniądze, których bym nie miała. Mianowicie uczyłam moich znajomych tańczyć do ślubu, a oni z wdzięczności przynieśli mi karty podarunkowe na książki. No i co miałam zrobić? To jest łatwo. Za łatwo! Nie było zabawy. Nie było zabawy, poszła taśma. Uwaga. Ale jakie są bąbelki, słuchajcie. Widzieliście takie bąbelki? Okej. Będę się nimi odstresowywała cały dzień w pracy. Dobrze. Książka, o której wspominałyśmy już kilka razy. Czyli książka, którą przeczytałaś. Którą przeczytałam. Świetna książka, którą chciałam kupić ostatnio mojej mamie na urodziny, ale jej nigdzie nie znalazłam. Pozdrawiamy pani Krystyno. Rzeczy, których nie wyrzuciłem, czyli Marcin Bicha po śmierci swojej matki sprząta mieszkanie i zastanawia się, co zostawić, a co wyrzucić. Jeśli was ta książka interesuje, to odsyłamy was do naszego odcinka na jej temat, bo była w naszym cyklu Teraz czytam. Grube. Jakub Żulczyk. Wzgórze psów. Książka, która niedawno była wszędzie. Wyszła przed targami książki. Wszyscy o niej mówili, wszyscy czytali. My jeszcze nie przeczytałyśmy. Jest i szansa rośnie. 800. Jezus, ona jest też taka gruba? 57 stron. Ostatnio jeden z recenzentów zastanawiał się, czy młodym pisarzom płaci się teraz wierszówkę od strony. Nie wiemy. Sprawdzimy. Sprawdzimy i damy znać. Ja mam jeszcze dobre. W kolejce Ślepnąc od świateł tego samego autora, więc chyba zacznę jednak od tamtej książki. Słuchowisko? Ej, to nie miało być słuchowisko. No dobrze, mamy... Chciałam kupić książkę. Mamy słuchowisko Sońka Ignacego Karpowicza. Świetna książka. Może jeszcze możesz reklamować. Nie, bo ty powiedziałaś, wymieniłaś ją w naszych książkach o miłości i ja sobie stwierdziłam, o Natalia czytała i tak mówiła, to sobie kupię książkę, ale chyba... Świetna książka, teraz ukazała się w Niemczech. W planach są kolejne wydania zagraniczne, bardzo kibicujemy temu autorowi, a moim zdaniem Sonika to jego najlepsza książka. Tylko na Boga, na czym ja tego będę słuchać? Na Walkmanie. Ja nie mam nawet wejścia na płyty w komputerze. Przestań histeryzować, o nie, nie, tak nie mówić. Co to jest Islam? Książeczka dla dzieci i dorosłych i... To są odpowiedzi na pytania o islam małej dziewczynki, która zadawała je swojemu ojcu, ale ten autor, jeden pochodzenia arabskiego, który jej na te pytania odpowiadał, postanowił poszerzyć te pytania o takie pytania, które zadają też dorośli i dzisiaj w czasach bardzo gorącej dyskusji o migracjach. Myślę, że to może być bardzo dobra lektura. Moje zaufanie wzbudziła, dlatego że widzicie, że jest ładnie wydana. A jak jest ładnie wydana, to oznacza, że to jest wydawnictwo Charakter. Kochamy, pozdrawiamy. Jak ja kupiłam same słowniki? Tak, Justyna kupiła same encyklopedię oraz jedno słuchowisko. bardzo cienkie. Nie będzie ci pasowało do półki. Kolejna książka, której autor dostawał pieniądze od słowa, 780 stron. I to znowu książka, o której było dość głośno na wiosnę. Wszyscy ją mieli wtedy. Tak. Na Instagramie. Ja ją zabieram teraz na urlop, więc będziemy się ścigać z Justyną. Zobaczymy, która z nas ją... Ja nie mam urlopu, więc zgadnijcie, kto wygra. Oh well. A to już nie wiem, co to jest. To jest ten sam autor. A. Bo ja poszłam za ciosem. Wszystko jest iluminacją. Nie zgadzam się z tym. Tragikomiczna, wirtuozerska pod względem literackim opowieść o poszukiwaniu ludzi i miejsc już nieistniejących, prawd, które nie dają spokoju wielu rodzinom, opowieści ulotnych, ale istotnych, które łączą przeszłość z przyszłością. Czy ja tyle dobrego przeczytałam ostatnio o Foerze? A wy znacie moje takie talenty, to znaczy jak mi się autor spodoba, albo poszło, albo chwyci, to ja od razu kupuję, dziękuję, ja od razu kupuję wszystko. Ja czytam po prostu kompulsywnie autorami, albo kupuję słuchowiska. Tak, jeszcze raz polecamy Sonkę, ale dla mnie to jest dowcip tego pudełka. To
to naprawdę miała być książka i kosztowała mniej więcej tyle co książka, bo trzy dyszki. To jest jakiś skandal, naprawdę. No ale właśnie. Od czego zaczęlibyście czytanie tej paczki? Podpowiedzcie, bo ja już sama, nie wiem, mam rozkopane milion innych książek i dołożyłam sobie, no... No tak, tak. I Natalia jedzie na urlop właśnie. Świat nie jest sprawiedliwy. Słuchowiska są. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę. Może a jeżeli jakiś... nie, to nie zostawiajcie łapki w dół, tylko odstresujcie się przy pomocy fotki. Ale ona się nie...